dbanie i zabezpieczanie muzealnych zbiorów jest tematem niesamowicie ważnym i często pomijanym w literaturze. Marta Guzowska w Detektywach Calniczej 5 kontra duchy, zagadka diabła Boruty zabiera nas na wycieczkę w okolice Łęczycy. Tym razem odwiedzimy kolegiatę oraz pobliskie muzeum. Muzeum z nietypową wystawą, z nietypowymi eksponatami, ponieważ wszystkie eksponaty poświęcone są różnorodnym wizerunkom diabła. Pojawia się tam temat przewijający diabła Boruty. Poznajemy legendę, okoliczności powstania kolegiaty w okolicach Łęczycy i wiele innych różnorodnych historii. A przy okazji dzieci będą miały okazję, przy okazji dzieci rozwiążą zagadkę dotyczącą zaginięcia bardzo wartościowego denara. Pojawi się tu całe mnóstwo fachowego słownictwa, dzięki czemu młodzież będzie miała okazję poszerzyć swój język, słownik osobisty. Dużo różnorodnych narzędzi weryfikowania, dowiedzą się, czym jest dedukcja i tak dalej. Ogólnie cała seria jest fantastyczna. Młodzi czytelnicy dowiadują się z niej, w jaki sposób wnioskować, w jaki sposób prowadzić różnorodne śledztwa czy dociekania. Jest tutaj autorka sięga po narzędzia naukowe, czyli wykluczania różnorodnych opcji. Na początku każdego przestępstw, na początku po każdym przestępstwie mamy całe mnóstwo podejrzanych. No i każdy jest brany pod uwagę, każdemu przyglądamy się, dowiadujemy się, czy mogli, czy nie mogli popełnić określone wykroczenie. A na końcu często spotykają nas niespodzianki, bo czasami osoby wykluczone powracają na listę podejrzanych ponownie. I tak jest właśnie w tej książce o zatytułowanej Zagadka diabła Boruty. Świetna opowieść, wprowadzająca nas do światów muzeum, ale też opowiadająca, skąd biorą się finanse na różnorodne rzeczy w kulturze. Polecam i do zobaczenia.